Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Ewelina Gawlik, prezes agencji Nowa Praca Group. Tak jest, dzień dobry. Pani prezes, grudzień to dla większości firm okres podsumowań, przygotowań do świątecznych spotkań. Jeżeli chodzi o pracowników, to pracodawcy również organizują takie spotkania. Decydują się czasami na organizację wigilii firmowych poza biurem. Czy to jest dobry pomysł? Czy pracownicy chętnie uczestniczą w takich spotkaniach? Czy przypadkiem teraz nie odbierają tego jako obowiązek? A nie, myślę, że jako obowiązek to nie, to nie. W mojej ocenie i z obserwacji bywam na wielu wigiliach firmowych, jesteśmy zapraszani, więc myślę, że to jest przyjemność, a nie obowiązek. Pracownicy fajnie się bawią, fajnie spędzają czas poza firmą właśnie, bo w dużych firmach nie ma możliwości zorganizowania wigilii na terenie zakładu pracy, więc wychodzą sobie na zewnątrz. Organizowane jest to w różnych lokalach, restauracjach. I ostatnio doświadczyłam naprawdę takiego fajnego spotkania, przyjęcia, gdzie był poczęstunek. Po poczęstunku były zorganizowane różne gry i zabawy dla pracowników, więc nie myślę, że to jest obowiązek, a przyjemność. Zresztą z rozmów z pracownikami, oni sami twierdzą, że czekają na to spotkanie, że w firmie na przykład nie są organizowane takowe spotkania integracyjne, więc dla nich ten okres przedświąteczny i ta wigilia świąteczna jest też takim czasem, kiedy oni mogą się wspólnie spotkać, zintegrować i spędzić wspólnie czas dużą grupą poza firmą. Zawsze tak było, ale wiadomo, że ten COVID nam tak zdezorganizował życie, że no tutaj też mogły zajść jakieś zmiany. Jeżeli już jest takie spotkanie, to jak ono powinno wyglądać? Ta kultura spotkania tych pracowników z dala od biura w restauracji, to spotkanie, czego tam należy unikać? Już mówię, jeszcze chwileczkę wrócę do tego COVID-a i oczywiście w tym okresie nie było tych spotkań, ale też proszę mi wierzyć, że właśnie przez tą izolację, przez to, że większość pracowników też pracowało zdalnie, byli izolowani od siebie, to tym bardziej teraz ta chęć wspólnego czasu, spędzenia wspólnie czasu jest większa. Odnośnie tych zachowań podczas spotkania wigilijnego czy opłatkowego, bo różnie to firmy nazywają. No na pewno może powiem o wyglądzie. Powinno się ubrać stosownie do wydarzenia, więc nie powinno się iść na takie spotkanie w stroju, w którym chodzi się na co dzień, załóżmy, do pracy. Musi być to strój bardziej biznesowy, bardziej wyjściowy, nie mówię tu o sukniach wieczorowych i garniturach, ale schludny, czysty dla samego takiego wyrażenia szacunku do tego wydarzenia, do tej okoliczności i też do organizatora. A czego unikać? Ja zawsze uczulam, żeby unikać wszelkiego rodzaju rozmów o polityce i religii. No tutaj ja mówię, poglądy, każdy człowiek ma prawo do swoich poglądów, czy religijnych, czy politycznych i tutaj tak mocno uczulam, żeby właśnie na takie tematy nie rozmawiać podczas takich spotkań, żeby też nie dochodziło do jakichś konfliktów, no bo każdy ma prawo do swojego zdania, wyrażenia opinii, więc lepiej unikać takich tematów. Zapytam jeszcze, ponieważ powiedziała Pani, że ten strój powinien rzeczywiście wyrażać szacunek do okazji, do osób, z którymi będziemy siedzieć przy tym stole, ale proszę powiedzieć, czy rzeczywiście, bo garnitur to jest taki ubiór dla mężczyzny, który rzeczywiście jest na tego typu okazje. Czasami są osoby, które do pracy przychodzą w swetrze, ale rzeczywiście, czy jednak na to wigilijne spotkanie biurowe, pracownicze, nie powinni
mężczyźni zakładać garnituru, a kobiety, no też jakiś dress code obowiązuje wtedy. Tak, ja myślę, że marzeniem pro każdego pracodawcy byłoby, żeby pracownik przyszedł. Czyli tak nie jest, tak? Tak nie jest. Myślę, że w tych mniejszych firmach, gdzie te spotkania są organizowane bardziej rodzinnie, w mniejszych gronach, często właśnie na terenie firmy, na salach konferencyjnych, czy w jakichś holach, bo też się z tym spotkałam, to tam owszem, pracownicy biurowi, czy też zapraszani pracownicy, mówię tu o biurach, o małych grupach, to owszem, przychodzą ubrani w garniturach, odświętnie, panie w pięknych wieczorowych sukienkach, nie sylwestrowych, wieczorowych, koktajlowych, natomiast ja mówię o tych wigiliach większych, firmowych, zakładów produkcyjnych, firm budowlanych, centr logistycznych, no to tam też są różne narodowości, zatrudnieni pracownicy różnych narodowości. I jakby pracodawca też myślę, że nie może wymagać tego dress code'u w formie garnituru, bo no nie oszukujmy się, że też w związku z tym, że to są różne narodowości, różni pracownicy, no nie każdy posiada chociażby w swojej garderobie garnitur. Mówię tu o cudzoziemcach. Myślę też, że wystarczy właśnie, że będzie on schludnie i czysto ubrany, że będzie to odprasowana koszula i mogą być dżinsy. Może to być, mówię, strój skromniejszy niż garnitur, ale nie taki, w jakim na co dzień przyjeżdża się do pracy. Dobrze, a teraz jak wygląda ta tradycja dzielenia się opłatkiem? No bo wiadomo, w gronie rodzinnym to wygląda pewnie inaczej, a jeżeli chodzi o pracowników i pracodawców, też trochę inaczej. Tak, też tutaj w dużych firmach nie ma łamania się opłatkiem. Pracodawcy od tego odchodzą, ewentualnie A z jakich względów? Ze względów właśnie na różnorodność tutaj religijną i pochodzenie pracowników. No, rynek pracy wygląda na dzień dzisiejszy tak, że 60% pracowników to pracownicy innego pochodzenia, innej narodowości. I też pracodawcy tutaj nie mogą jakby wychodzić przed szereg i wymuszać dzielenia się tym opłatkiem, bo często u nich, w ich tradycjach czy kulturze po prostu nie ma czegoś takiego jak dzielenie się opłatkiem. I o tyle, o ile w małych firmach ta tradycja jest, tak jak mówiłam, w zespole 8-10-osobowym jest łamanie się opłatkiem, bo też pracownicy znają się, są ze sobą bliżej, pracują w mniejszym gronie, znają swoje religie, kultury i tu jest łatwiej wyczuć, czy można wprowadzić ten opłatek, czy też nie. Natomiast w tych większych skupiskach, no, w zeszłym tygodniu miałam wigilię na ponad 100 osób i były naprawdę różne narodowości: Filipiny, Indie, Indonezja, Polacy i Ukraina. I szef, pracodawca, prezes firmy wstał, złożył formalnie piękne życzenia, przełamał się opłatkiem z osobami, które siedziały przy jego stole, czyli była to sekretarka i był to prokurent firmy, bo ich znał blisko, był z nimi blisko i jakby tą tradycję naszą polską zachował, ale nie wychodził dalej z tą tradycją. Przełamał się opłatkiem w najbliższym gronie, a wszystkim innym złożył piękne życzenia i tak to wyglądało. No, nie możemy też tutaj cały czas trzeba też mieć na względzie to, że mamy teraz różne narodowości na rynku pracy i pracodawcy chętnie zatrudniają pracowników innych narodowości niż Polska. Dlatego też no, trzeba albo dokładnie znać ich kultury i wiedzieć, co wypada, a co nie wypada, albo po prostu no, unikać jakichś konfliktowych sytuacji, w których mogliśmy
moglibyśmy się znaleźć poprzez właśnie podejście do obywatela Indonezji czy Indii i wyciągnięcia do niego opłatka. Pani prezes, a jak wygląda tutaj podawanie alkoholu na wigilii firmowej? Jest to w firmach preferowane czy raczej nie? Niepreferowane. W dużych firmach nie widziałam alkoholu na stołach czy na barze. Też z rozmów z prezesami firm jest to jakby, boją się też konfliktów, o tak najprościej mówiąc. Nie znają tak blisko pracowników, żeby ocenić właśnie, jak oni się zachowają pod wpływem alkoholu czy po spożyciu alkoholu. W małych firmach owszem, no jest czerwone wino, ale też spotkałam się z wigiliami bardzo małymi, 6-8 osobowymi, gdzie prezes firmy właśnie w przemowie on razu zaznaczył, że tego alkoholu nie będzie, no bo jest to spotkanie wigilijne, a co za tym idzie, no znajdujemy się w okresie teraz adwentowym, postu, no i tego alkoholu nie należy spożywać. Dlatego też no całkiem inaczej to się ma w tych firmach rodzinnych, mniejszych firmach, a całkiem inaczej w dużych korporacjach i tam, gdzie jest skupisko wielu pracowników i różnorodność tutaj kultur, o tak powiem. Miłym gestem jest wręczanie przez pracodawców, pracownikom prezentów. Czy często pani się z tym spotyka i jak to się powinno odbywać? A tak, prezenciki są i na każdej wigilii, na jakiej bywam, to te upominki są. Są mniejsze, są większe. Dla pracownika miłym gestem, nie podkreślam, jest mała rzecz, bo mówię, to może być jakaś herbatka smakowa, to mogą być pięknie zapakowane czekoladki, jakaś mała rzecz, mały gest, a naprawdę proszę mi wierzyć, że cieszy pracownika, kiedy chociażby siada do stołu i ma na talerzyku przygotowany jakiś upominek, to je widzę jak z takimi iskierkami w oczkach, te małe pakuneczki są otwierane i zaglądają do środka, co jest w tym kartoniku. Natomiast w drugą stronę, czy należy pracodawcy robić prezent, czy pracownicy powinni składać się na ten prezent i podarować go szefowi, prezesowi, dyrektorowi, to też powiem, że w każdej firmie, w której bywam, te prezenty są wręczane. Więc myślę, że to jest też w formie ze strony pracowników takiego chociażby odwdzięczenia się temu pracodawcy za zorganizowanie tego spotkania, za możliwość wspólnie spędzonego czasu. I pracodawcy owszem otrzymują w formach podziękowań też za pracę i za zorganizowanie tego spotkania, otrzymują prezent. A jak długo taka firmowa wigilia powinna trwać? Kto ją kończy? W dużych firmach kończą ją pracownicy. Ja zawsze się śmieję, że prezesi, dyrektorzy w takim angielskim stylu ładnie i grzecznie są na części formalnej, są na tej ważnej części, kiedy jest ta kolacja, są te życzenia. No i później po prostu opuszczają firmę, wyznaczone są osoby odpowiedzialne z ramienia tutaj biura, firmy za organizację i uważam, że one właśnie powinny być do końca takiego spotkania i zamykać, że tak powiem, drzwi od lokalu, w którym odbywa się to spotkanie. Jak długo powinno trwać? Też kwestia tego, gdzie się organizuje. Jeśli organizuje się wewnątrz, w biurze i tak dalej, to te wigilie nie trwają długo, to są 2-3 godzinki. Jeśli natomiast w jakiejś restauracji, o tu jeszcze wspomnę, że byłam na wigilii, gdzie nawet była muzyka i były tańce, było to aż tak połączone, to też ci dyrektorzy, prezesi wychodzą szybciej, a osoby odpowiedzialne za organizację też uważam, że powinny do końca bawić się z pracownikami.
Bardzo pani dziękuję. Gościem Radia Parada była Ewelina Gawlik, prezes agencji Nowa Praca Group. Dziękuję bardzo i tak szybciutko, bo ja lubię dużo mówić, zdrowych, wesołych, spokojnych świąt. Przede wszystkim, żeby i ten nowy rok, żeby był dla nas taki stabilniejszy, zdrowszy, mówię tu też pod kątem tych wirusów, covidów i innych, po prostu i dużo uśmiechu, żebyśmy się uśmiechali i żebyśmy byli, pomimo tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas, żebyśmy potrafili się cieszyć z tego, co posiadamy, co mamy. Bardzo dziękuję. Dla pani również zdrowych, spokojnych świąt, a ja dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję, do usłyszenia. Forum Radia Rock Parada.